Brigid. Była boginią wiedzy, natchnienia wieszczów i poetów. Przejęła cechy wcześniejszych bóstw wegetacji, roślinnej i płodności. Jej kult był na tyle silny, że po nastaniu chrześcijaństwa pogańska Brigid przemieniła się w świętą Brigidę. Boginię poezji pokazywano także w triadzie, w towarzystwie sióstr o tym samym imieniu, z których jedna jest opiekunką uzdrowicieli, druga zaś magicznych uzdolnień kowali. Jej imię Brigido, Brigania, Brigain, Brigid spotyka się w wielu celtyckich inskrypcjach. Jako uzdrowicielka strzegła gorących źródeł leczniczych. Uważano ją też za opiekunkę urodzaju. Pełniła podobną funkcję jak rzymska Minerva. W iryjskiej mitologii była żoną Bresa, króla ludu Tuatha De Danann, który wstąpił na tron Nuadu. Powierzchowność Bresa, zwanego Na Dobrym, nie budziła zastrzeżeń. Wywodził się ze strony ojca Somorian, gwarantował więc spokój ze strony swoich krewnych, demonicznych olbrzymów. Na tym jednak kończy się jego zaleta. Okazał się skąpym tyranem, ściągającym olbrzymie daniny i mającym skłonność do poniżania poddanych. Siłę Dagny, dobrego boga, wykorzystywał do ciężkiej pracy przy budowaniu umocnień. Brigid urodziła syna, Ruadana. Po zdetronizowaniu ojca młodzieniec stanął po stronie Bresa i Fomorian. Ci wysłali go na przeszpiegi, by sprawdził m.in. stan uzbrojenia. Ruadan chciał zabić kowala w Gwynbniu, wykuwającego miecze dla ludu bogini Danu, ale tylko go zranił. Cios włócznią zbrojmistrza z plemienia Tuatha De Danann okazał się dla królewicza śmiertelny. Wtedy pogrążona w bólu matka zaśpiewała żałobny tren. O ile zdetronizowany bies marnie zapisał się w mitycznej historii, o tyle jego żona była w Irlandii otoczona wielkim szacunkiem. Mówiono o niej, że potrafi nakarmić zwierzęta, nie odbierając pożywienia ludziom. Oddawano jej cześć w Imbolc, święto oczyszczenia 1 lutego. Dzień ten rozpoczynał okres mleczności owiec, ale wówczas nie hodowano ich tak powszechnie jak dzisiaj. Imbolc był jednym z 4 ważnych dla pogańskich mieszkańców Irlandii świąt, być może ze względu na lubianą boginię. Kult świętej Brigidy rozwinął się w Irlandii w średniowieczu. Brigida była założycielką klasztoru Kildare, pierwszego żeńskiego zgromadzenia zakonnego w Irlandii. Niewykluczone jednak, że przed nawróceniem się na chrześcijaństwo pełniła obowiązki kapłanki bogini Brigid. W założonym przez nią klasztorze Kildare zakonnice przez 1000 lat strzegły wiecznego ognia, który zgasiła dopiero reformacja. Święta czczona jest jako Maria Gaelów. Według legendy była akuszerką Najświętszej Marii Panny, gdy szukający Jezusa żołnierze Heroda już mieli znaleźć dzieciątko. Święta Brigida włożyła na głowę koronę z palących się świec, błaznowaniem odwróciła ich uwagę.